Miałeś zwiastunie Ducha Świętego. Drodzy wierni, dzisiaj jest 7 października, Kościół Matka Nasza obchodzi w ten dzień święto Matki Bożej Różańcowej. I zwróćmy uwagę, drodzy wierni, na to, że pierwotnie to święto było, nie było zwane świętem Matki Bożej Różańcowej, lecz Matki Bożej Zwycięskiej. Dopiero Grzegorz XIII, który to nastąpił bezpośrednio po świętym Piusie V, który właśnie to święto ustanowił, Matki Bożej Zwycięskiej, przemianował święto Matki Bożej Zwycięskiej na święto Matki Bożej Różańcowej. Więc różaniec i zwycięstwo są ze sobą bardzo, ale to bardzo ściśle połączone. I największym zwycięstwem człowieka, jakie człowiek może odnieść, jest zbawienie wieczne. Matka Najświętsza powiedziała błogosławionemu Alanowi de Ryb, wielkiemu apostołowi różańca, że odmawianie różańca jest pewnym przeznaczeniem, jest pewną oznaką przeznaczenia do nieba. Jeśli odmawiamy różaniec, to możemy być pewni, że Matka Najświętsza nas nie opuści mimo naszych słabości, mimo naszych braków, mimo naszych grzechów, które każdy ma, więcej lub mniej, że koniec końców Matka Najświętsza da zwycięstwo nad naszymi nieprzyjaciółmi i poprowadzi nas do Ojczyzny. A tych nieprzyjaciół naszej duszy, naszego zbawienia jest troje. To jest właśnie szatan, to jest świat i to jest nasze ciało, to znaczy się moje własne ja. I zwróćmy uwagę, że każdy z tych trzech nieprzyjaciół odciąga nas od różańca świętego. Zarówno świat nie chce, żebyśmy odmawiali różaniec, nie chce, żebyśmy się modlili na różańcu. Szatan też nas od tego odciąga, a także moje własne ja znajduje 1000 wymówek do tego, żeby nie odmawiać tej zbawiennej modlitwy. I zacznijmy od świata, którym to są ludzie, którzy Boga nie znają ani nie kochają. Ten świat, za który Chrystus nawet się nie modlił. Nie modlił się w czasie ostatniej wieczerzy. Nie modlę się za światem. Nie tylko Pan Jezus pominął świat w swojej modlitwie, ale zaznaczył, nie modlę się za światem, modlę się za uczniami, modlę się za tymi, którzy zostali, którzy będą wierni mojej nauce. Nie modlę się za światem, to znaczy nie modlę się za strukturami grzechu, które są w tym świecie, ale modlę się za moimi uczniami. Nie ma więc żadnej zgody, absolutnie żadnej zgody między światem, a między uczniami Chrystusa. I naucza święty Jakub apostoł, że miłość świata jest nieprzyjaciółką Boga. Bardzo proste i jasne słowa. Miłość świata jest nieprzyjaciółką Boga. Tak więc otwarcie się na świat jest otwarciem się na nieprzyjaźń z Panem Bogiem. I właśnie ten świat szydzi z Pana Boga. Ten świat szydzi ze stanu kapłańskiego. Ten świat również szydzi z modlitwy. Ten świat również szydzi z modlitwy różańcowej. Ale nie bójmy się, tak samo jak pod Lepanto Matka Najświętsza odniosła wspaniałe zwycięstwo nad Turkami, pogromiła ich. Tak samo i teraz będzie podobnie. Matka Boża zmiażdży nieprzyjaciół Chrystusa, zmiażdży nieprzyjaciół Boga, bylebyśmy tylko chcieli współpracować z Matką Najświętszą, współpracować z łaską Bożą, jak to czynili nasi przodkowie. Następnie przejdźmy do innego nieprzyjaciela naszej duszy, do szatana. On też nienawidzi różańca świętego, ponieważ różaniec jest swego rodzaju egzorcyzmem, który wypędza szatana. Tak, różaniec wypędza szatana i jego dzieła. I dlatego właśnie szatan wścieka się podczas egzorcyzmów, nie może znieść tego pozdrowienia anielskiego. Wścieka się, ponieważ musi ustąpić tej, która zmiażdżyła jego głowę i nadal miażdży. Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, powiedział Pan Bóg do starodawnego węża. Ona zmiażdży twoją głowę, a ty zmiażdżysz jej pięty. Ta nieprzyjaźń trwa i w tej walce również i my mamy swój udział, w tej walce z nocami ciemności. I mamy udział w triumfie Maryi, jeżeli odmawiamy tą prostą modlitwę, odmawiamy różańca. I szatan właśnie nie chce, żebyśmy odmawiali różaniec, nie chce, żebyśmy odmawiali tą modlitwę, gdyż w ten sposób pozbawiamy się naszej najgroźniejszej broni przeciwko niemu. I wreszcie ciało.
nasz największy wróg w drodze do świętości. Święty Franciszek z Asyżu w swoich napomnieniach upomina, abyśmy trzymali naszego nieprzyjaciela mocno związanego. Gdyż jak trzymamy go mocno związanego, tego naszego największego nieprzyjaciela, to nasze moje własne ja, moje własne ciało przez umartwienie, przez uczynki pokutne, przez uczynki cnotliwe, to wtedy żaden nieprzyjaciel, czy to widzialny, czy to niewidzialny, nie zdoła nam zaszkodzić. I ten największy wróg, nasze ciało, no właśnie to moje własne ja, poda, kusi nas w następujący sposób, żebyśmy tej modlitwy nie odmawiali. Najpierw przez lenistwo. Po co odmawiać różaniec? Jest tyle innych rzeczy pożytecznych, które można by zrobić. Coś poczytać, coś porobić, coś pooglądać. Tysiąc powodów, żeby to zepchnąć na dalszy plan. Następnie pycha. Jak to możliwe, że taka prosta modlitwa może być tak skuteczna? To się w głowie nie mieści. Modlitwa, którą dzieci mogą odmawiać, modlitwa dla prostego ludu, ja może sobie wynajdę jakieś inne modlitwy, bardziej takie wzniosłe. I to jest też pycha. Pycha. I ta pycha jest jakże bardzo, bardzo zgubna. Ciało więc znajdzie tysiąc wymówek do tego, żeby wymówić się od różańca. Tymczasem powinno być zupełnie inaczej. Powinniśmy odmawiać różaniec wtedy tylko tak często, jak tylko możemy, według zaleceń Ojca Pio. Odmawiajcie różaniec, ile mamy odmawiać, tyle ile się da, tyle ile się da. Więc niech ten różaniec będzie dla nas światłem, niech będzie również siłą w naszym życiu codziennym i niech nie będzie już dnia, w którym nie odmówimy chociaż cząstki różańca świętego. Nie masz czasu dla Pana Boga? Nie masz czasu, żeby odmawiać różaniec? Znajdź go troszeczkę, a przekonasz się, że to była tylko iluzja, którą stworzył szatan, żeby odciągnąć siebie od spraw Bożych. Wszystko, o co poprosicie przez różaniec, otrzymacie, powiedziała Matka Boża do jednego z błogosławionych. Różaniec jest nie tylko modlitwą najpiękniejszą, ale również i najskuteczniejszą. Piękno różańca, jak i jego skuteczność właśnie bierze się z prostoty, ponieważ różaniec może każdy odmawiać. I dziecko, i dorosły, i kobieta, i mężczyzna, i człowiek uczony, i niewykształcony. Każdy może odmawiać różaniec. Jest to tak prosta modlitwa, że wystarczy dojść do używania rozumu, ażeby móc już ją odmawiać. Jedno zdrowaś Mario może odmienić losy człowieka. A cóż dopiero się dzieje, gdy tych pozdrowień anielskich wysyłamy do naszej Królowej dziesiątki każdego dnia. Czyż nie jest to potężna broń przeciwko szatanowi? Czyż to nie jest potężny środek do tego, żebyśmy się poprawili, do tego, żebyśmy powstali z naszych upadków? Czyż to nie jest potężne narzędzie do tego, żebyśmy ściągnęli na siebie błogosławieństwo Boże? I tak, Pan Bóg chce tego błogosławieństwa. Pan Bóg chce udzielać swojego błogosławieństwa, ale trzeba o nie prosić. Proście, a otrzymacie, mówi Pan Jezus. Brak prośby jest uzasadniony tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Wtedy, kiedy nie jesteśmy do niej zdolni. Tak samo jak dzieci, które jeszcze nie doszły do używania rozumu. Nie są one zdolne do tego, by wyrazić słownie swoją prośbę. Dlatego też to rodzice troszczą się o ich potrzeby. I podobnie zdarza się w przypadku niektórych osób, które nie mogą się po prostu modlić. Ich stan nerwowy, stan psychiczny nie pozwala na to, żeby odmawiały spokojnie różaniec, tak jak inne osoby. I co w takim wypadku trzeba zrobić? W takim wypadku te osoby są jak dzieci. Jak dzieci, które jeszcze rozumu nie używają i potrzeba, żeby przedstawiały swoje prośby, swoje potrzeby, tak samo jak dzieci. To znaczy się przez krótkie jęki. Bo dziecko w wieku niemowlęcym nie powie, że jestem głodny, nie powie, że jest mi zimno, tylko zaznaczy to w jakiś inny sposób. Tak samo i osoby, które nie mogą się modlić, ponieważ ich stan nerwowy na to im nie pozwala, potrzeba, żeby modliły się w inny sposób. Potrzeba tych krótkich jęków właśnie na wzór tego niemowlęctwa,
które przedstawiają Panu Bogu swoje potrzeby. I jest to modlitwa bardzo dobra. Jest to modlitwa bardzo dobra i bardzo skuteczna. Dlaczego jest bardzo dobra? Ponieważ jest bardzo pokorna. Ja chciałbym się lepiej modlić, ale nie potrafię. I Bóg widzi to, że nie potrafię i wysłucha tą modlitwę, wysłucha te krótkie jęki, ale potrzeba właśnie tych jęków, żeby być również wysłuchanym. Różaniec i cierpienie. Myślę, że jest to bardzo groźna broń przeciwko szatanowi i pod tą bronią szatan musi się ugiąć. Cierpisz albo ktoś z twoich bliskich cierpi, odmawiaj różaniec. Odmawiaj różaniec, on przyniesie ci ulgę, on również uświęci twoje cierpienie. Jezus modlił się na krzyżu i modlił się w opuszczeniu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ten krzyk opuszczenia przed Boga. I na modlitwie także różańcowej może się zdarzyć, że nie będzie pociechy, że będzie tylko opuszczenie. Nie pozostaje nic innego w takim wypadku, jak wytrwać na swoim krzyżu. Jak wytrwać na swoim krzyżu, pamiętając, że właśnie przez krzyż zostaliśmy zbawieni. Przez krzyż dokonało się pojednanie człowieka z Panem Bogiem. Tak więc jest to droga zbawienna. Krzyż jest drogą zbawienną i różaniec, jeżeli jest krzyżujący, to jest to bardzo dobry różaniec i bardzo również uświęcający. I na koniec, ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca i wedle życzenia naszego metropolity, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, kadania w pierwszą niedzielę mają być kadaniami eucharystycznymi, tak więc potrzeba przynajmniej jedną myśl poświęcić Eucharystii. Niektórzy widzą sprzeczność między odmawianiem różańca a adoracją Najświętszego Sakramentu. Dla niektórych jest to nie do pogodzenia, odmawianie różańca przed Najświętszym Sakramentem, jakby nie można odmawiać różańca i czcić Najświętszego Sakramentu w tym samym czasie. Otóż trzeba nam wiedzieć, że Chrystus Pan przyjął ciało z Najświętszej Dziewicy i choć Chrystus jest kimś innym niż Najświętsza Maria Panna, to jednak ciało Chrystusa wzięło się z ciała Maryi. Nawet można powiedzieć, i to trzeba dobrze zrozumieć, że jest to ciało Maryi. To znaczy się w przypadku każdego z nas, nasze ciała są ciałami naszych rodziców. To znaczy się odziedziczyliśmy cechy fizyczne, odziedziczyliśmy cechy charakteru po naszych rodzicach. W przypadku Chrystusa odziedziczył On tylko po Matce Najświętszej i cechy charakteru, i cechy fizyczne. Tak więc przez obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza również i Maryja jest w pewien sposób obecna, gdyż ciało Chrystusa jest ciałem Maryi. Oczywiście nie chodzi tutaj o obecność osobową, jeśli chodzi o Maryję, ale jest to obecność materialna, gdyż ciało Chrystusa jest wzięte z ciała Maryi. Tak więc oddając cześć Najświętszemu Sakramentowi, oddaję cześć również Matce Najświętszej, chociaż często o tym nie myślimy. Jak patrzymy na tą sprawę odmawiania różańca przed Najświętszym Sakramentem, to już tutaj żadnej sprzeczności nie ma. I mam nadzieję, że się tutaj wyraziłem dosyć jasno i że nikt po mszy świętej nie powie, że ksiądz Michał głosi herezję, że Matka Najświętsza jest obecna osobowo w Najświętszym Sakramencie. Nie, nie jest. Jest obecna materialnie, ponieważ ciało Chrystusa się wzięło właśnie z ciała Maryi. I na ostatku, ostatnia myśl. Wszystkie herezje sama zniszczyłaś, mówi się o Maryi. Nie tylko herezje, ale wszelkie zło i wszelki grzech, który panuje na świecie. Więc uciekajmy się do naszej najlepszej matki, do Królowej Różańca Świętego, a ta najlepsza matka z pewnością i nieomylnie zaprowadzi nas do nieba. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.